Siemaneczko, jestem profesorem Davis, witam mądrze. Haps, flip odbędcy. Kontrolujemy remont na tak zwanego YouTube, na to był poprzedni odcinku, nazwany był. Taki tytuł odcinka był. Więc lecimy. Tutaj ogarnęliśmy, z tego co kojarzę, było już to zrobione. Tutaj wszystko było miarę porobione. Teraz tak. Łazienka jest zrobiona, tak było. Ogólnie zostało już mi chyba prawdopodobnie, jak się nie mylę, tylko i wyłącznie ogarnąć no parę pierdółek, czyli sprzedaż starych mebli, które no nie będą już nam koniecznie potrzebne. To były właśnie na zewnątrz. A na początku odcinka zachęcam do zostawienia łapeczki w górę komentarza i życzę miłego oglądania. Dobra, wracamy tutaj do domu, zamykamy się w domu i łazienka, kuchnia też była zrobiona na odcinku. Teraz wystarczy mi ogarnąć temat tutaj salonu, bo salonu, pokoju ogólnie, jego sypialni takiej, tak? Mieliśmy tutaj problem z drzwiami. No, trzeba to będzie raczej zniwelować. Jeśli nie dostaniemy ramy do dużych drzwi, do tego właśnie pomieszczenia wyjściowego, bo tak trochę. A nie, przepraszam, to nie możemy, bo byśmy musieli tutaj mieć tak ten. Więc może robimy na ten sposób. Po prostu robimy tutaj sypialnię, dokładamy lampy, dokładamy chyba światła, bo nie jest włącznika, nie jest, przepraszam, włącznik, tylko po prostu nie ma lampy. Nie tak leci u mnie. Tutaj robimy sobie sypialnię na eleganckości. To teoretycznie człowiek majętny, można powiedzieć, choć nie każdy musi szaleć. Ale zróbmy tak naprawdę na wypasie ten dom i zobaczymy, jak on finalnie nam wyjdzie. Teraz tak, jak to się robiło i gdzie się to robiło? Momencik. Bierzemy tak łóżka. Łóżko podwójne Camden. Camden. Nie wiem, czy dokładnie to dobrze czytam. Nie, Camden to przykład, jeszcze mam przytania firma, można powiedzieć. Bierzemy na wypasie, jak wspomniałem, na wszystko. Tutaj ma być tak zrobione, że ma być tylko sypialnia. Sypialnia, tam będzie właśnie to studio nagraniowe. Tak zwane. Wiadomo, tak sobie chętliwie to zrobiłem, ale będzie szczerze, w chęci to tak to nazwać. Teraz tak, lecimy w szafki. Tylko szafki to ja chciałem użytkowe, nie. Wiszące, stojące. Teraz tak, jakieś fajne do tego kolor właśnie szafek. Czy to takie, tutaj to są takie ala łazienkowe, kuchenne. No tak troszeczkę średnio. Mi to widzi się. No ale też nie widzę jakiejś tam innej, można powiedzieć, opcji pod tym względem. Poczekajcie, bo tak sobie wziąłem i teraz nie pamiętam, jak to tam teraz psofnąć. Dobra, patrzymy, czy jakieś komody można sobie zakupić. Czy muszę gdzieś tam indziej trzeba znaleźć szafki. Szkoda, że to tak nie jest poselekcjonowane. To by było dużo bardziej efektywnie, tak? Niż to właśnie teraz jest to zrobione. A na przeciwpożarowy oczywiście musi także być. Więc system przeciwpożarowy musi być tutaj w kuchni oczywiście. Taka skromna kuchnia. Ma zamiast szafek. Teraz musimy wziąć tak. Nie użytkowe, tylko wiszące. To są jakieś tanie. Czekam jakichś takich w miarę cenowo fajnych zestawów. To jest krany. Dobra, to byśmy już widzę mieli mniej więcej szafeczki, które mogłyby być stosunkowo użytkowe, jak i do sypialni, tak? Tak patrzę właśnie, bo tak, ale tutaj szafka to jest taka wisząca, ale to jest tak wisząca. Tak to było się nazywa ta firma? Tam. Kramer. To sobie tak zapiszemy. Nie. Znajdzie mi ogólnie szafki właśnie tej wspomnianej firmy. No i mamy wszystko, co związane praktycznie z tą firmą. Dobra, patrzymy. Będziemy w miarę robić tak, żeby to w miarę wyglądało. Nie wiem, ilu procentach nam to wypali.
Ale trzeba się postarać, by to ładnie wyglądało. Bierzemy, bo tak, no patrzę dekoracje, no to tak nie ma zbytnio z tego, więc musimy sobie wziąć te szafki. Jak tak wiem. Jeszcze raz. Dobra, no jedziemy po kolei, jakieś tam szafki dołożymy. Nie, no patrzcie, jest taka szafeczka do na ubrania. Więc jedna szafka na ubrania jest, dołożymy drugą. Jak tak będzie, tutaj taka a szafka nosa była, to by też było bardzo, bardzo fajnie pod tym skrętem, ale nie widzę jakiejś tutaj takiej szafki, ale może być dodatkowa taka szafeczka na jakieś tutaj rzeczy typu dokumenty. Czy na telefon zbytnio to się nie nada. Taka niższa szafka by się zdała. To by było petarda. Ale nie widzę takiej szafeczki. Więc sobie na spokojnie zaraz to będzie wszystko ogarniać. Coś jeszcze sobie tutaj znajdziemy na spokojnie. Nie zmywarka, tylko chciałbym szafkę wiszącą jeszcze. Na szkłem. Czekajcie, czy ja to dobrze kminię. A to jest taka, to nie. Chociaż patrzeć minimalistycznie można z drugiej strony robić, bo to ma być sypialnia typowa i to też nie musi być na wypasie. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie. Dobra, teraz lecimy z czym? Elektryką, tak, oświetlenie z lampa. Tutaj jakaś 1000 zł lampa. Może w sumie na taki, można powiedzieć, początkowy YouTube, można powiedzieć, bo też by nie było tak źle. Lampa, 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 lampa. 800. Przepraszam, aż mi się spać zaciało przez to wszystko. Zobaczyłem teraz. Czekajcie, czy byśmy mieli mniej więcej to na środku? Tak, dobra, mniej więcej, no, ale nie mniej więcej, bo wcale nie jesteśmy na środku. Cyk. Oczywiście elektryka tu. No i co? Więcej mi się zdaje, że tu nie potrzeba cudów robić. Czy to są jakieś jeszcze lampy popinane? Nie ma w ogóle lampy, widzę. Więc musimy lecieć sobie z lampami. Dobra. Więc lecimy sobie z lampami. Z lampami, z żerandolem w zasadzie, nie z lampami. Tu gdzieś tylko były chyba te lampy pozakładane, jak się nie mylę. Czy to było gdzieś indziej? To teraz nie pamiętam. Tak, bo to było wszystko pod jeden. Klawisz wtedy. Pod jeden przełącznik, dobra. Czyli tak, musimy sobie teraz wziąć tak. Włączyć sobie, czy jest tutaj w środku, czy to jest tylko z jednej strony. Dobra, czyli lecimy. Z elektryką tak jak powinno być. Elektryka. Czekajcie, nie, inaczej, kurwa, co ja zrobiłem teraz. Elektryka, czyli tak, lecimy sobie, cyk. Do tego żerandola już jest elegancko, żerandol działa. Tutaj fajnie, bo jemu by się przydało gdzieś tutaj w sumie obok zrobić. Na wyjściu. Jeszcze ten jedno oświetlenie. Dobra. Nie to chciałem, tylko chciałem wziąć sobie przełącznik. Jaki to jest przełącznik tutaj? Biały taki. Taki przełącznik ja sobie tu znajdę. Patrzcie, to jest ten, tylko teraz kwestia, czy ja mogę sobie kolor dopasować. Chyba nie. No trudno, taki będzie, jaki tutaj będzie mógł być. No tutaj. Dobra, cyk. No i teraz będę mógł tak. Wchodzę. No może to nie jest jakoś tam nie, mocno się świeci, ale się świeci. A jakbyśmy jeszcze zrobili... Bo ja tego jeszcze nie sprawdzałem, czy
Da się zrobić na tej zasadzie, że ja sobie podepnę tutaj, zrobię sobie łącznik, tak, po prostu i podepnę równocześnie do tej lampy, by powiedzmy z tej strony sobie włączać, a z tej strony wyłączać. Nie. Nie, to się tak nie da. No, myślałem, że się da, niestety tak się nie da zrobić. Nie da się tak zorganizować tego. Światełka, dobra. Czyli musimy jechać tak sobie, jak było to wcześniej. Dobra. I teraz jest git. Dobra, tu mamy lampę, tu mamy już. Tu mieliśmy. No i brak nam tutaj oczywiście pokoju YouTubera, można powiedzieć. Więc to, co nam najbardziej jest potrzebne, czyli takie duże stoły, biurka w zasadzie, właśnie. Tylko ciekawe, czy takie biurka typowo gamingowe będą, bądź coś w tym podobie. Na razie, z tego co widzę, jest takie biurko, które mogłoby być. Ewentualnie, z tego co ja zobaczyłem, to pierwszy, który przed chwilą oglądaliśmy, teraz gdzie on był. Gdzie było to biurko? Czekajcie, jakbyśmy właśnie wzięli takie biurko. To jest takie biurko, które naprawdę fajnie narożnie wygląda. To by powiedzmy było na tej zasadzie, tu czekajcie, tu jest ulica, nie, tu jest pod, tu tak samo jest pod. No dobra. Ale teraz widzę, że to są jakieś dwa. Tu jest tyle wyłączników tutaj. To jest takie bezcelowe z tego co ja widzę. Więc tutaj możemy sobie sprzedać. Ten. A, spoko, to ja już nie wiem, po co to był tamten przełącznik. Tutaj nic nie robi, więc tutaj mi niepotrzebny jest przełącznik. Czy jest mi potrzebny przełącznik? Jeśli tam zapalę światło teoretycznie przy wejściu. Wiem, że trochę tak może źle zorganizowane było, a to było dobrze widać. To jest bliżej tej ściany. Ja sobie to tutaj przychodzę tutaj i włączam sobie tu. I już wtedy jest elegancko. Trzeba sobie życie ułatwić. No wiadomo, nie raz w dzień. Z jednej strony jest minus, z drugiej strony plus, ale wiadomo, że w życiu realnym jest tak nieraz zrobione, że macie dwa gniazdka do jednego, do jednej lampy żyrandola, że możecie sobie to przełączać, tak? Jakby tak można było, że tu wejdziecie, wiecie, przychodzić sobie w nocy, chcecie zaraz sobie włączyć światło, no wtedy zaraz macie jasno i możecie sobie coś robić, co nie? Nie, i widzicie, co się stało, czy się nie stało, powiedzmy hipotetycznie. Dobra, czyli tak, robimy tutaj. W ogóle tych gniazdek to jest za pełno z tego co widzę, no ale to jest nie jest moja rola w tym momencie. Jak to ma wyglądać? Teraz tak. Oczywiście, co musimy zrobić w pierwszej jeszcze kolejności, bo o tym zapomniałem przecież. Musimy sobie przecież wziąć gniazdko, tak? Zamontować sobie gniazdko, albo nawet dwa gniazdka, żeby tutaj było dość ładnie zrobione. Więc tu już mamy. Tutaj oczywiście, czego będzie brakowało, czyli tutaj klimatyzator, ale klimatyzator oczywiście gdzie? Na zewnątrz, do całego domu będzie zainstalowany. Teraz czekajcie, bo ja muszę sobie z tego domu wyjść naprzód, żebym się nie pijaniczył. Klimatyzatorek, gdzie najbardziej pasowałby? Myślę, że od strony właśnie mojej teraz prawej strony, z drugiej strony. Tak, raczej chyba tak będzie zrobione, bo teoretycznie można zrobić z tego ogrzewanie całego domu, tak? Więc niech tak to będzie zrobione. Teraz tak, jeśli jest ogrzewanie klimatyzatorem całego domu, co wróciło, ale już też się zdarza, bo przy klimatyzatorze to jest taka, teraz pompa ciepła, tak? Więc tutaj jest, tu macie jeszcze drugi klimatyzator, który no, nie jest jakiś drogi. Aż to jest różnica, aż tak mocno zależne? Chyba nie. Tego jeszcze teraz co widzę, to nie dołożę karboidera do. Dzięki, a nie, przepraszam, jest. Dobra, to jest git. Myślałem, że nie był. Więc teraz jest tak.
co w pierwszej kolejności teraz musimy zrobić? Jeśli Chimarka to jest, musimy sobie dołożyć rzejniki. Rzejniki panelowe, które będą zamontowane na tej ścianie. Ogólnie też teraz sobie zdałem sprawę, że w ogóle nie mam w żadnym pomieszczeniu grzejników, co teraz sobie zdałem sprawę, więc teraz musimy zamontować. Przy spaniu to może być nawet, mogą być i dwa, przepraszam, tam są takie grzejniki porobione. Dobra, tutaj w łazience chyba był grzejnik? Nie było, więc tutaj możemy sobie dać nawet z dwa grzejniki faktycznie, bo tutaj jednak łazienka to musi być, mi się zdaje, tak stosunkowo naprawdę fajnie, ciepłym pomieszczeniu, bo jeśli się wykąpiemy, no to żeby jednak było tego ciepła, wysuszyć się w międzyczasie, to czekajcie, bo tak patrzę, że ja ten grzejnik miałem tak, co nie może być. Patrzcie, ja tych wyłączników tam porobiłem, a tych wyłączników daniem pod tak zastanowiłem. Jeśli troszeczkę inaczej to porobione niż powinno być. Dobra, jeden grzejniczek jest tu. Jeszcze bym zaryzykował grzejniczek szczerze zrobić tutaj. Czy by tu zdał egzamin? Chyba tak, będzie dobrze. Bo tu będzie biurko tak zrobione, że on tutaj sobie będzie, ta osoba będzie sobie tu siedziała, tu będzie miał monitor jeden, monitor drugi, ewentualnie monitor trzeci, jednostka, no i wiadomo, jakieś tam duperki związane, monitor, przepraszam, klawiatura, myszka i to wszystko. Tak, oświetlenie ETV hobby. Hobby to mi raczej nie jest potrzebne w tym momencie, mi jest potrzebna elektronika całościowa. Czyli tak, komputery, no jest skrzynka, która by była bardzo pasowna w tą stronę, żeby dać, oczywiście słuchaweczki, które będą na tej stronie, do tego tak, ryzyk fizyk często chowa, często ryzyk ludzi chowa. Szkodne, to już są trochę spienniczy sprawę. Chociaż niekoniecznie, bo patrzcie, teraz zrobimy sobie tak. Czy byśmy jakoś to fajnie wydali? Powinniśmy. Tak? Czy teraz będzie git? Jeśli ja to trochę cofnę, ewentualnie trochę kąt zmienię. No powiedzmy, żeby było tak jak teraz. Wiadomo, to jest gra, aż tak mocno się nie trzeba wczuwać to. Jak to będzie finalnie wyglądało mocno, no ale niech tak będzie, żeby po prostu było to jak najlepiej, wydamy wizualnie. Teraz tak, rozrywka, to jest projektor, to jest przenośna konsola, niech sobie konsola tu leci, konsola do gry, oczywiście tak, że musi być, tylko konsola to może być nawet elegancko na ziemi, padzik od konsoli. Niech sobie leży na oknie. Bo właśnie, jak to wiadomo, jeśli ktoś podpina sobie konsolę, no to musi być elegancko gnięty. To teraz tak, telewizor. Telewizor oczywiście ścienny, duży. Też taki duży nagrywek. Nie wiem, czy byłby koniecznie. Ale niech tak będzie, że niech będzie tak przełączony, tak? A czemu by nie? To mi zabroni, tak zrobić. Taką mam wizję i tak sobie to po prostu robię pod tym temacie. Szkoda, że nie ma jakichś tutaj fajnych jeszcze rzeczy do dodania. Telewizor, aparat, projekt to mi nie jest potrzebny. I co jeszcze chciałem dodać? Chyba tutaj, przepraszam, teraz musiałbym co dodać. Oczywiście musiałbym dodać teraz. To jest elektronika, ale teraz inne w elektronice. Nie, teraz nie, inaczej. To było, proszę Państwa, siedziska. Siedziska, folder, krzesełka, gamingowe. No, chociaż można powiedzieć, że jest hotel gamingowy, więc tu już jest na pupasie. I coś tu jeszcze będzie trzeba dodać. Chyba raczej nie. Znaczy, raczej nie, no trzeba po prostu popatrzeć jeszcze, tak, ewentualnie można sobie zrobić hobby, muzyka, gry, czytanie, sport. Możemy sobie jeszcze takie, nie wiem, hala a la handelki, zrobić takie pomieszczenie jeszcze dodatkowo. W międzyczasie
Czyli nagrywka. Możemy sobie jeszcze zrobić, żeby to po prostu był ten miejsce do ćwiczeń. Czytanie, gry, muzyka. I czy byśmy mieli tutaj wszystko? Patrzcie, względnie chyba by było wszystko. Tylko tak, teraz oczywiście tak wspomniana elektryka. Czyli musimy sobie dać... co to jest? Piecek elektryczny. Skrzynka rozdzielcza. Musimy skrzynkę rozdzielczą sobie dać. Skrzynkę rozdzielczą dajmy sobie tu. No, dzięki. Coś jeszcze nam tu będzie potrzebne. Grzewanie, kominek, piec, koza, klimatyzator, kominek, inne. I zawór. Zawór to musimy gdzieś tutaj metodycznie dać, ale ja nie będę całej instalacji teraz wodny rozprowadzał, tak? Bo tu tam za dużo by czasu pewnie zaszło mi. Z tymi pierdołami, przepraszam, nie wiem, jak się wysłowić. Pierdołami, więc nawet się nie będę z tym bawił. No i tak patrzę suma summarum. Zdaje mi się, że ten dom był już chyba ogarnięty. Skromne mieszkanie, ale fajne. Więc co robimy? Robimy oczywiście wystawienie domku. I teraz tak. Bierzemy sobie sprzedaj, nie. Na sprzedaż to był. Nie, to nie ten. Czekajcie, co to był dom? Nie. Ja mam tak, posiadany to mam ten nawędowy, dom nawędowy, dobra, spoko. No i ten dom nawędowy chciałem sprzedać. Jak to się robiło? No sprzedane, teraz na sprzedaż. Sklep nie, czekajcie, bo mi się już podobało. Domy posiadane, tak. No. No i co, teraz nie mogę tu na to sprzedać? Czyli coś mi się tu gdzieś świetli. Na sprzedaż. Jestem dom po spaleniu, któreśmy teraz robili. A co jest teraz? Czemu nie mogę teraz sobie sprzedać domku? Przecież to się normalnie klikało i było dobrze. Poczekajcie. No i teraz powinienem wziąć i go móc wystawić. A teraz widzę, że nie mogę. Czy coś ja sknosiłem, czy ja jestem za nagle głupi pod tą grę? Nie no, sprzedane. Czekajcie jeszcze raz. Niech ja pomyślę, jaka to robiłem wcześniej. No ja pierniczę. Chcę sprzedać dom i nie mogę sprzedać domu. No tak. No i teraz chcę go sprzedać. No kurwa. No co jest? Czekajcie, idź do biura. Do domu, mało ważne. Jakaś aktualizacja teraz była i do tego mogę nie wiedzieć. No i teraz powinienem teraz wziąć tak, domy, dom aukcyjny. Aha, widzicie. Wystaw na aukcję. A czemu tak jest? No ma sprzedaż, to nie jest ten. Kontynuuj. To jest ten? Nie, no nie rozumiem z jednej strony, o co chodzi.
Wracamy do tego samego domu. A ja muszę teraz. No kurwa, ja jestem gdzie? Masz jakieś umiejętność typowania, dobra. Olepszenia, gdzie to jest? No dobra, i teraz tak, mamy domy. Montaż. Sklep. Maile. Nie mogę teraz wejść do domu. Aha, bo ja sprzedałem swój dom. Zajebiście. Więc musimy na sito kupować dom. Nie, inaczej, musimy odkupić ten dom. Dobra. Domy. Ale żeby teraz dupy dał. Na sprzedaż. To jest ten. To jest dom, ten dom rodzinny, tak. Jeszcze raz. No i teraz muszę wrócić. Muszę iść do biura. Nie. Idź do domu. No ładnie się. Co jest? Co? No mam pokazać. Ej. Hello, stranger. Gotta say, I wasn't expecting a message from you, but I'm glad you reached out. So. You're back in Pinna Cove, you need a job, and your first idea was taking part in fixing no i teraz chcę sprzedać, niech on sobie gada. Ambitious, but I'm afraid I don't have good news. The town council put the renovation on hold, which is a shame. Turning it into a community center was such a great idea, mój nowy, niby to jest mój ten, a czemu teraz nie mogę go sprzedać siebie? It's a long story. The point is, this renovation isn't happening now, but don't worry. I got you another job instead. It's not as prestigious, but everyone starts somewhere, right? Check your email for the details. And don't be a stranger again. No tak, a teraz tak, filtruj. Czyli co, nie mogę teraz wziąć? Sprzedać domu? Coś kurwa mi to nie pasi. Tu za przeproszeniem zjebałem. To jest sklep. Teraz czemu? Jaka pula tego domu lawendowego? Przejdź do biura. No niby jestem. A teraz chcę tak. Na sprzedane. Na sprzedaż. A jak pójdę do tego domu i idź do domu. Czyli co, to by wyszło mi na to, że ja kupiłem dom i ja się do niego przeprowadziłem? Bo mi coś tutaj kurwa nie pasi. Nie. Coś tu, tu coś kuźwa teraz, ja mam coś za głoskę, to fest. Sprzedany. Domy. Jeszcze raz. Powrót. No i tutaj jest. Czyli tak, muszę wziąć ten dom. Iść do domu.
jesteśmy teraz w domu. Tak? Dom aukcyjny. No ale ja przecież kupiłem dom. No i co? Już nie mogę go sprzedać? Ej, no chyba se jaja robicie. No jest dom aukcyjny. I co? Jak... Ej, no teraz to mam taką kurwa tak włoskie, to jest chuj. No domy. Jestem w tym domu. Przecież nie chcę sprzedać tego. Idź do biura. Coś poknuciłem. Zobaczmy na sprzedaż. A jak to wygląda ten dom? Czekajcie, kupię ten dom. Kupię ten dom. I do domu. Trzeba coś by się chyba zbagować. Raczej nie pomyśleć i pewnie sprzedać. No, patrzcie. Wybacz, ale nie możesz sprzedać swojego domu. A przecież nie robiłem tego na misji. No patrzcie teraz. A czemu mam w ogóle jakieś... Domy, których teoretycznie ja już nie mam w ogóle w sprzedaży. Umiejętność, sprzedaj 5 domów. Ja się na tyle domów nie miałem. Ej, no my teraz wyciulali, to fest. No iść do biura? Nie. Patrzcie, ja mam niby iść do biura, ale nie mogę iść. Tu coś mnie boli teraz w tej grze. Patrzcie, nie mam w ogóle możliwości wystawienia domu. Wziąłem. Patrzcie, i teraz znowu wystaw i sprzedaj, dobra. Kontynuuj. I czemu ja sprzedaję domy, które już miałem dawno sprzedane? Dom lawendowy. I to już zostaje jako mój dom. Nie rozumiem tej gry. Ale na pewno będę musiał poza odcinkiem. Jak to rozwieść, a w dzisiejszym byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i dzięki za oglądanie. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.